Po jakim czasie mózg poszkodowanego, u którego doszło do zatrzymania krążenia, umiera? A po około 4-5 minutach, B po 20 minutach, C po 1 godzinie. Moi drodzy, powinniśmy pamiętać, że właśnie te czynności resuscytacyjne są jakże bardzo ważne do podjęcia w jak najwcześniejszym czasie, bo już po około 4-5 minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w naszym mózgu, tak? Jeśli nie będziemy dotleniać naszego mózgu, więc prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź A.